Hej, cześć, dzień dobry moi drodzy, witam was w trzecim filmie z gry Ender Lilies. Jeśli wam się odcinek podoba, nie zapomnijcie oczywiście o zostawieniu kciuka w górę, zapraszam do komentowania, ponieważ to będzie materiał, po którym tak naprawdę podejmiemy decyzję odnośnie tego, czy na tym sobie poprzestaniemy i nagram odcinki z jakiejś innej ciekawej gry, czy być może zrobimy sobie z tego pełen projekt Zagrajmy. Zobaczymy. Niemniej, nawet jeżeli by na przykład teraz się okazało, że nie będzie z tej gry serii, to niewykluczone, że za jakiś czas, jak będzie nieco luźniej, bo wielkie premiery nadchodzą, no to po prostu sobie najwyżej wtedy do tej gry byśmy mogli powrócić. O mój Boże. Nabiłem 10 poziom i od razu śmierć. Piękny początek odcinka. No ale spoko. Brakuje mi trochę tego, o czym też wspominaliście parę razy w komentarzach. A mianowicie, że tutaj nie ma tak naprawdę jakiejś takiej kary, poczucia, że śmierć ma znaczenie, bo zginiemy, no i w sumie nic się nie dzieje, nie? Wystarczy, że sobie przejdziemy ten sam etap, a jakby na przykład coś się okazało, że jest bardzo trudne, no to można tych wrogów olać, przebiec z jednego pokoju tak naprawdę, z jednej części lokacji do drugiej, no i nikt nas już nie będzie gonił, także tu jest trochę ten problem, plus gra sama w sobie nie jest jakoś super, mega, hiper trudna, nie znaczy to, że jest łatwa, natomiast w niektórych momentach mogłaby być bardziej wymagająca, z pewnością. O, możemy sobie to zregenerować, proszę bardzo. Bo na pewno jest więcej, znaczy o wiele więcej innych gier podobnego typu, no jest znacznie bardziej wymagająca niż to, nie? Ale rozumiem. Nie każda gra musi być mega trudna. Dla mnie to nawet dobrze, bo ja mam same trudne gry na kanale i wszystko, co nagrywam, jest zawsze obarczone dużym wysiłkiem, jeżeli chodzi o grę. Dużo trzeba powtarzać coś i umierać. Okej, to było to miejsce. Trochę tutaj czasu ostatnio spędziliśmy, nie? Trochę dziwne jest to, że oni w ogóle nie reagują na to, że ich atakujemy. Ja rozumiem, przez ściany bije i tak dalej. No ale mogłoby coś też się wydarzyć, nie? W związku z tym. Dobra, to sobie pozwolę już. Aha. Nie pozwolę sobie przejść tędy, bo tu nic więcej nie było. Ja nie korzystam na razie z tych innych skin, bo stwierdzam, że trochę nie ma to sensu. Tu przez dach musimy przeskoczyć. Tam będzie dopiero ten mocniejszy wróg. Nice. Powinien załatwić robotę. No. No jednak nie. No to teraz. Jak najbardziej. Całe szczęście jesteśmy odporni na tym truciznę. No byłoby ciężko, gdyby było odwrotnie. Okej. Możemy się wyleczyć. Kurczę, za każdym razem wchodzę w ten sposób. Nie wiem, z czego to wynika. I zobaczymy jeszcze do końca już tę ścieżkę sobie. Halo. Czemu nie mogę uniku zrobić? Nie rozumiem. Tak samo nie rozumiem, dlaczego to poleciało w złą stronę tak naprawdę. Już ja opadałem, więc wiecie, ten duch z kulami no powinien lecieć też na dół, nie? A nie w przeciwnym kierunku. No nieważne. Ładnie. Ptak wyjaśniony. Musimy coś z tym zrobić? Czyli to też jest to miejsce, w którym już byliśmy. No dobra. Czyli tylko w prawo teraz jeszcze możemy pójść.
A właśnie, do ciebie. No to jak mówiliśmy. Turbo defensywnie. Trzeba teraz zagrać. Jezu, nie mam leczenia już. Może tak to załatwimy? Tak jest! Proszę! Fantastycznie. No, może nie jakoś super skillowo, ale skutecznie. I to jest najważniejsze. Dobra, rozwalone. Tu, a, nie wejdziemy w ten sposób. O kurde, no nie, no bez jaj, naprawdę? Dobra, zobaczymy się nieco bliżej. No dobra, jesteśmy już praktycznie na miejscu. No i okazuje się, że ten przyjemniaczek nam się respi. No, zawalczymy sobie raz jeszcze. No bo czemu nie? W sumie, nie? O proszę, przewrócił się. Aż normalnie zrobiło mi się go żal. 12 level. Jestem ciekaw, co tak naprawdę z tych leveli wynika, bo w sumie jak na razie niewiele, to tam nie przekłada się na to, że mamy możliwość kupowania jakichś tam kolejnych ulepszeń, bo to zależy od przedmiotów. Nie mamy nowych duchów, bo to zależy od duchów wypędzonych, także no nie wiem, czy ten level jest tak po prostu, czy tam minimalnie, czy nie wiem, o 5 punktów dosłownie HP zwiększa, czy coś takiego. Może, nie? No dobra, jakimś cudem się udało, ale w złą stronę puściłem już ten atak. Czyli tu jest znowu... skrzynie, takich jeszcze cudów nie widzieliśmy. Tutaj znowu nie będziemy mogli przejść, bo nie mam jakiejś dziwnej umiejętności. Zastanawiam, czy się wyleczyć może. Jesteśmy dość daleko. Żeby zaraz nie trzeba było tego wszystkiego nadrabiać. O jeny! To przy krzesłach nawet możemy odpoczywać, no proszę. Czy to będzie działało dokładnie tak samo jak ławka, czy... Tak, mamy dostęp do wszystkiego. No okej, zróbmy save'a. Wspomnienia... Aha, to są wspomnienia i... To takie jeszcze inne... Aha, czyli... Są oczyszczone, to są te ogólne wspomnienia. W reliktach nic nowego nie ma, jeżeli chodzi o wzmocnienia. No to niestety nie możemy tego ogarnąć. Mógłbym na przykład wzmocnić truciznę. Powiedzmy sobie. I zróbmy zapis. No i chodźmy. Ciekawe, czy będzie tu jakiś boss. No, na pewno jest tam jakaś ścieżka. Chodźmy. Ciekawe, czy to będzie opcjonalne, skoro sam rycerz nam o tym powiedział, że jest tam ewidentnie jakaś droga i może warto się temu przyjrzeć. O kurde! Serio zrobiliście takie coś? Tego jeszcze w asyście ptaków? Trochę przesada. Okej. No i po tobie. Nice. Strasznie szybko się nabija te poziomy. Tam coś u góry, kurde, jest. Jakaś ścieżka chyba. No tak mi ta kropka sygnalizuje na mapce, że u góry jest jakaś droga, a nie tutaj, więc jestem ciekaw, jak tam mam się dostać niby. Może stąd? Dobra, wyleczmy się. Trucizna go dojechała. Nie doleci. No to, zostawmy te ptaki na spokoju, w spokoju już. Au.
Czemu one nie mogą tak wprost na dół zaatakować, widzicie? Ale bieda dla nich. Jezu, co to jest? Okej, otworzę sobie jakieś przejście, ale... Co my mamy tutaj u góry? Za świństwo. No, przepraszam, tutaj się nie, proszę nie obrażać na mnie, ale... Jestem w szoku, co ja właśnie widzę. A w końcu już mam dwa skille, które są rozwinięte. Niestety skończyła mi się już pani z tymi kulami. No proszę, plus 5 max HP. I teraz jeszcze możemy zejść sobie już niżej na ten kolejny poziom. To może mnie doprowadzi. Jakoś na szczyt? Zobaczymy. Jakaś taka zaniedbana piwnica. To raczej nie wróży, nie wiem, głównej ścieżki. Prowadzi mnie z tego mroku. Okej. 10 przedmiotów do ulepszania. Umiejętności duchowych. I level up. Kolejny sekret, proszę bardzo. Ja staram się do tej wody nie wpaść, bo wiem, że to będzie miało niefajne konsekwencje. Po prostu, wiecie, no, stracilibyśmy, no właśnie, HP, tak jak teraz. Nie mam pojęcia, co sobie otworzyłem w tym momencie. Aha, tu wyjście. No dobra. Ale jak się na górę dostać? Tędy? No tak, nie doskoczymy. No tak też tam nie doskoczę. Raczej nie ma opcji. A tu można wejść jeszcze, no dobra. Nie zauważyłem tego. O kurde. Zachodni kupiec? To jest kupiec? Czy tam handlarz? Zdalnie sterowane pociski. O kurde, no to nieźle. O, to nieźle. Zobaczmy, gdzie było to krzesło, tak na mapie. Bo... proszę wstać. Bo przyznam szczerze, że nie jestem teraz pewien, jak daleko mamy do naszego punktu. Śmierci. Ej, dobra, nie ma tragedii. No trochę dookoła trzeba będzie pobiegać. O Boże, już opadało. Tylko zostałem, jak najlepiej rozegrać teraz. No, cholera, raczej nie tędy. Jest jakieś dziwne przejście. Skorzystałem właśnie z tego normalnego wejścia. Dobra, to sobie na później trzeba zostawić. No, ale mamy znajdźkę chociaż. No i plus 5 max HP. No to tak totalnie bezsensowne to nie było. Na całe szczęście. Tu była ta ścieżka przecież. A muszę sobie zostawić ten skill na walkę z bossem. Oj, zdecydowanie. Będę robić robotę. Strasznie żałuję, że nie ma jakiegoś mocnego ataku jako ten rycerz. Czy wiecie, ten mój podstawowy duch tak naprawdę. Rewelacyjne by to było. Ciekawe, jaki skill będzie z tego bossa. Nie wiem, czy to jest adekwatna nazwa na takich przeciwników, czy to nie jest jakiś taki mini bossik bardziej. No ale, nie wiem. Może tak tutaj to po prostu wygląda, no nie ma jakoś super dużo HP, nie? Myślę, że nie jeden z tych przeciwników, których już mieliśmy na naszej drodze, tych dużych, to jest mocniejszy od tego bossa, no ale cóż. Taka to już jest gra, nie? Mamy go. Słuchajcie, to tyle. Nawet muzyka się jakoś nie odpaliła, jakaś dynamiczna.
Żebym tylko mógł zobaczyć moją żonę i córkę po raz ostatni. Oczyśćmy, oczywiście, duszę. I zdobądźmy ducha kolejnego do kolekcji. Przywołuję ducha tego kupca z zachodu, który atakuje na dystans. We wrogów oczywiście w zasięgu wzroku. Już jest chyba piąty duch? Jakiego zdobyłem? Ała. W sumie, to tak, pokonaliśmy już tutaj teraz tego bosika, to możemy wrócić do tego pokoiku na prawo. Chyba tędy najlepiej by było. Tak jest. Wiecie co, wyleczę się dla pewności. Żeby tutaj nic dziwnego się za chwilkę nie wydarzyło. Możemy sobie usiąść. Zobaczmy tego ducha w ogóle. Jak on w praktyce będzie wyglądał i działał. Fajnie są te dwa zestawy. Muszę sobie śmiało zmieniać. Kurde. Nieźle. Czekajcie, przejdę do kolejnego pomieszczenia. Przejdzie. Ha! Każde jego uderzenie. Jego strzał. Tam jakby schodzi z limitu. Można go odwołać, tak by the way. Fajna sprawa. Serio. To mi się podoba. Taki towarzysz, a niech lata sobie trochę, no. Strasznie dużo użyć. Mamy. Na nim. Możemy taki myk zrobić nawet. Ja pierdziele, tu serio można tyle z tych duchów korzystać, że nie ma co się oszczędzać, nie? Jak już mamy ten więcej rodzaji. Czekaj, jak zmienimy set, ten latający znika wtedy. A, to warto mieć na uwadze. Podobnie pewnie z trucizną by było. Aha, dobra, bo to już otworzyliśmy sobie. No to pytanie. W którym miejscu jest to nasze przejście? Tutaj? To było to po prostu? Okej. Po raz kolejny nie możemy otworzyć przejścia, bo nie mamy jakiejś umiejętności. Ja pierdziele, co za piekło? Co tu się dzieje? Nie mam się czym leczyć już. Au. No i kurde, wiedziałem, że to się tak musi skończyć. Dobra. Za bardzo na pewniaka wbiłem. Za dużo było tego wszystkiego. No na szczęście to jest pomieszczenie dosłownie, wiecie, obok mnie, nie? Także... nic straconego. Dobra, zostawmy to, co jest na górze. Ja pierdzielę, ej, to naprawdę ciężko jest jakoś tak spokojnie rozegrać. Pięknie. O Boże. Myślałem, że ta strzała na tyle już do góry leci, że tak zbacza z kursu, że nie oberwę headshota. Skoczymy. To już jest jakby na dalszym planie. Czemu on nie strzela w nich? Nie rozumiem. Zresztą wcale nie ma takiego małego zasięgu. Hmm.
Dobra, to będzie trochę ryzykowne. O, leży. No to chyba będziesz mój już. Zobaczymy sobie, co jest na górze najpierw, zanim pójdziemy do boku. Ja pierdzielę, oni są przerażający naprawdę. Niech to kombo odpalą. Au. Dobra, no leczenie koniecznie. Jeszcze lepiej się odpalić na zestaw z trucizną w takim razie. Aha, w sprawie strony pewnie nawet nie miałbym przejścia bez aktywacji tej dźwigni. Bliźniaczo-podobne pomieszczenie do tego, co było wcześniej, można powiedzieć. Naprawdę. O kurde. Dobra, tego się nie spodziewałem. Wystarczy czas na plecy wskoczyć i on jakby nie jest w ogóle w stanie tego skontrować, nie? Dobra, będzie po nim. A ja się w ten sposób na górę niestety nie dostanę. Tu musi być jakiś potrójny skok później do odblokowania. No nie ma opcji, żeby było inaczej, moim zdaniem. Część górą albo dołem. Zobaczymy najpierw dołem. Bo czemu nie? Psiak. No jestem ciekaw, słuchajcie, nie? Jak wam się gra dalej spodoba. Czy będziecie mieli jej dość? Czy może przypadnie wam jednak do gustu? Czy może przypadnie, ale wolelibyście mimo wszystko zobaczyć coś innego? O kurde. Bez głowy obrońca. No, to jest, słuchajcie, taki chyba pełnoprawny boss. Mhm, z pewnością. Szkoda, że się muzyka nie zmienia. Moim zdaniem powinno się wydarzyć. Albo chyba, żeby to była inna, spokojna muzyczka. Kurde. Przeżyłem to? Ja nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, w jaki sposób. I mamy go, moi drodzy. Bez głowy obrońca padł. Chyba. Tak, padł. No niestety. Kolejna tragiczna historia. No, dość skromna, szczerze mówiąc, ale jakby można sobie domyśleć, że kolejna jakaś taka jest to istota, która niestety nie miała najłatwiejszego życia. Ej, ciekawe, czy ten kwiat mogą rozwalić podczas walki. Nie przepatrzyłem się nawet, szczerze mówiąc. O kurde. Nie musisz mnie... Że boss mnie nie zabije, to mnie pies zaraz zje. To byłoby smutne. Nawet bardzo. Czy mogłem to po prostu sobie dołem przejść, tak? Aha. To wychodzi. Coś u góry było? Tam w ogóle radę tam wskoczyć? Może bez tego rzucania się. To trochę obniża mój skok. Kurde, czemu nie wyskoczyłem drugi raz? Nie wskoczymy tam. Dziwne, bo wygląda jakby to było w moim zasięgu, ale tam chyba nic na tym dachu i tak nie ma. Zobaczymy oczywiście, co ten duch potrafi wnieść do naszej rozgrywki. Ja pierdzielę, mi się przydało już krzesło. Albo jakikolwiek punkt odpoczynku. Chyba tu będzie. Bo widzę na mapie zielony znacznik. Gdzieś tu musi być ukryty odpoczynek. Aha. Dobra, ale tutaj na razie nie chcemy iść. To musi być gdzieś tutaj. Jest łóżko tym razem, proszę bardzo.
Kolejny list. Zobaczmy sobie jeszcze tego ducha. Bezgłowy obrońca. No dobra, i co on potrafi? Tarczę daje? Ciekawe. Strasznie duży, naprawdę, znaczy strasznie długi jest ten cooldown. Można by się cofnąć, to można przejść dalej. O kurde, stary wojownik. Dobra, to jest taki chyba prawdziwy boss, słuchajcie. Jeszcze prawdziwszy niż tamten. On prawie HP nie schodzi. Niezbyt mnie to obroniło. Chyba dlatego, że to była obszarówka. Piękna kontra. Dobra, i stamina od nowa, widzę. Aha, to trzeba przeskoczyć. Nie no, można to jednak odbić tarczą. Chyba z momentem nie trafiłem wtedy najlepiej. Kurde, nie wiem się czym liczyć już. O, kurde, Gerodzie! Jak śmiałeś? Jak śmiałeś to zrobić? No musimy jeszcze jedno podejście zrobić, no nie ma innej opcji. Tak, pół godziny będzie teraz się zbierał do walki. Trochę jak Salt and Sanctuary to wygląda. Wstęp do boju. Wiecie, groźny krzyk i tę sprawę. Ej, muszę się oddalić. Ej, ale widzę, że to tknięcie go czasami też mi zadaje obrażenia. To jest trochę absurdalne. Dziwnie to wygląda w ogóle. No dobra. Ostatnie leczenie było. To nie jest on jakiś piekielnie trudny, ale można się wyłożyć, jak widać. Się postarać się, to można. Kurde, o, ale mnie odrzucił teraz. No i w końcu się, słuchajcie, zmieniło. Totalnie jakby sposób walki. Też nie zwróciłem na to uwagi, jakby nie mówiłem, ale no, słyszałem, że jest inny soundtrack. I to naprawdę cenię. Nie widziałem tego ataku w ogóle. Przez własną mgłę. Tak naprawdę. Kurde, rozbił mnie. Geralt. No dobra, spróbujmy raz jeszcze w takim wypadku. To jest dopiero ciekawe. O Boże. Nienawidzę, kiedy w grach się... Wiem, że to już mówiłem, ale powtórzę. Nienawidzę, kiedy w takich grach po prostu dotknięcie przeciwnika powoduje obrażenie. No to jest bez sensu. Bo on nic nie robi. To czemu otrzymuje obrażenie, no? No tak. Już kolejne ataki mu doszły, czyli ten dystansowy. To ma takie trzy fazy jakby, tak? Jeśli dobrze rozumiem. Jakby... O, tego ataku ktoś nie robił wcześniej.
O, to ładnie siadło. Mi się podobało. No bez jaj. Żebym poza zasięgiem ewidentnie tego. Dobra. Koniec żartów. Niezłą parę w łapie musi mieć. Jak mi z taką łatwością odrzuca na koniec drugiej. Znaczy na koniec planszy w ogóle. Ależ jakby tak patrzeć, no to walczy jako zwykła jakaś tam dziewczynka, nie? Nie wiem, jak ja miałem tego uniknąć. Bo gdybym podskoczył, to on by mnie dotknął, a byłem już przy ścianie. Trochę dziwne. Dobra, zrobimy sobie jeszcze jedno podejście, słuchajcie, w tym odcinku. Bardzo zwiększy ten poziom trudności w tej ostatniej fazie. Ale cały czas czuję, że hej, on nie jest prosty, jest mega schematyczny. No ale nie potrafię tego wykorzystać. Uderzyłem w drugą stronę. Ale to jest irytujące, nie? On po prostu wchodzi we mnie i tym samym coś mi robi, nie? No nienawidzę takiego czegoś w grach, naprawdę. Co się stało? Au, nie miałem tarczy. Znowu nie miałem tarczy. O, teraz jeszcze go dotknąłem. Miałem czelność po prostu dotknąć bossa. Co mnie trafiło? Nie rozumiem. Nie rozumiem, co się stało tutaj. Ale mamy w końcu jakiegoś takiego naprawdę mocnego bossa. Moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać koniecznie w komentarzach poniżej, co sądzicie o tej grze. Dzisiaj, no... dwóch bossów? Czy jeden prawdziwy i dwóch pomniejszych? Nie wiem, jak to uznać, ale dużo się działo na pewno. Jak w każdym zresztą odcinku z tej gry jak do tej pory. Także dawajcie proszę znać w komentarzach poniżej, co sądzicie o tym. Czy chcecie zobaczyć projekt z tego, czy może nie, a na pewno rozważę to i dam wam znać, czy to w komentarzach pod tym filmem, czy na Instagramie lub w zakładce społeczności. No, a jak nie, no, jak tam nie zaopatrzycie informacji, no to po prostu zobaczycie, czy się odcinki z tej gry pojawiają, czy też nie. Tak czy inaczej, na pewno chcę w najbliższych dniach dalej pokazywać wam tak chociaż w paru odcinkach jakieś takie inne, ciekawsze gry, także na pewno na nudę na kanale nie będziecie mogli narzekać, bo będzie całkiem spora różnorodność. No i czekamy tak naprawdę na najbliższe premiery. Hogwarts Legacy niedługo ma premierę i sobie to na pewno potestujemy na kanale, zobaczymy, czy się spodoba. Możecie dać znać, czy na to w ogóle czekacie, czy też nie. No ale najbardziej no to na Wulong Fallen Dynasty czekam, które wychodzi już niebawem, w marcu, za miesiąc tak naprawdę, tam z paroma dniami. I to będzie taka wielka, wielka seria na kanale, taka najbliższa, nie? Myślę. No, a Star Warsy przełożyli na kwiecień, więc pewnie sobie też to w kwietniu potestujemy. A tymczasem, moi drodzy, nie przedłużam. Bardzo wam dziękuję za obejrzenie. No i do zobaczyska następnym razem. Trzymajcie się. Cześć. To by było na tyle. Pamiętaj proszę, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeśli podoba ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji chciałbyś zgarnąć nagrody, takie jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdeczne dzięki za obejrzenie do końca i widzimy się następnym razem.